Czy kwiaty mogą rosnąć pod ziemią? Tak. Zentella Gardneri to bardzo dziwny kwiat. Trudno nawet uwierzyć, że to roślina. W 1928 roku w ogrodzie jakiego Jacka Trotta obsunęła się ziemia. Może tam zbadać powstałą szczelinę. Ze zdziwieniem stwierdził, że z wnętrza wydobywa się słodka woń kwiatów. Pokopał chwilę i znalazł zakopane w ziemi malutkie, białe kwiaty o średnicy około 3 cm. Tak, zgadza się, Rhizantella Gardneri to podziemny kwiat. Roślina ta nigdy nie widzi światła dnia, całe życie spędza pod ziemią. Oczywiście nie przeprowadza fotosyntezy i jest cudzożywna. Jest pasożytem innej rośliny o nazwie Melaleuca uncinata. Potrzebuje jednak do tego partnera pomocnika, którym jest grzyb o nazwie Thanatophorus Gardneri. Grzyb łączy obie te rośliny i dostarcza pasożytowi substancji odżywczych. W nagrodę Rhizantella Gardneri produkuje substancje potrzebne grzybowi. Ta podziemna roślina umie się oczywiście rozmnażać wegetatywnie, tworząc naraz trzy potomne rośliny z fragmentów swojego ciała. Co jednak jest zaskakujące, może się również rozmnażać płciowo. Podziemne kwiaty wydzielają silną woń, która przewabia rojące w ziemi organizmy. Istnieją również sugestie, że w tym rozmnażaniu pomagają podziemne owady takie jak termity. Niemniej jednak bardzo niewiele wiadomo o tym przedziwnym podziemnym kwiecie. Znamy tylko położenie 19 okazów tej rośliny w naturze, a łącznie znaleziono ich zaledwie 300.